W tym filmie pokażę wam, jak bardzo przydatna w życiu jest postać wykładnicza liczby zespolonej. Ona się przydaje na przykład wtedy, kiedy musimy wyciągać pierwiastki. Więc powiedzmy, że mam rozwiązać takie równanie, że x do trzeciej równa się 1. Takie równanie. No, w liczbach rzeczywistych to jest trywialne, bo to równanie ma po prostu jeden pierwiastek rzeczywisty. x równe 1. No, ale okazuje się, że ma trzy rozwiązania, jeżeli rozwiązujemy je w liczbach zespolonych. Czyli jeszcze oprócz jedynki będą dwa dodatkowe rozwiązania, które za chwilę znajdziemy. Żeby to zrobić, to zaczniemy od przedstawienia tej liczby w postaci wykładniczej, czyli musimy znaleźć moduł i argument. Moduł jedynki to jest bardzo łatwe, no bo moduł z jedynki to jest po prostu jeden. Żeby znaleźć argument, no to narysujemy sobie tutaj układ współrzędnych na płaszczyźnie zespolonej. Czyli tutaj mam część rzeczywistą, tutaj mam. Część urojoną liczby zespolonej, oś rzeczywista, oś urojona. No i gdzie na tym wykresie, na tym diagramie znajduje się jedynka? No jedynka znajduje się na osi rzeczywistej, bo zbiór liczb rzeczywistych stanowi podzbiór zbioru liczb zespolonych. Na płaszczyźnie ta, ta oś stanowi podzbiór całej płaszczyzny. A więc argument jedynki traktowany jako liczba zespolona, ile będzie równy? Argument, czyli kąt. No tutaj argument będzie po prostu równy 0. Tak, argument jedynki jest równy 0. Czyli mogę napisać, że jedynka w postaci wykładniczej ma taką postać, że to jest moduł, czyli 1 razy e do potęgi 0 razy i. No dobrze, ale to nie jest jedyny sposób przedstawienia jedynki w postaci wykładniczej. Dlatego że mogę na przykład tutaj objechać ten okrąg dookoła. I znowu wrócę do jedynki, czyli mogę przejechać z tym argumentem cały okrąg, czyli argument będzie równy 2pi. Czyli to jest to samo, co... No tego, tej jedynki nie będę przepisywał. Napiszę od razu sam eksponent. Do, do potęgi 2pi razy i. Czyli to jest inne przedstawienie tej samej liczby jedynki. No ale mogę przecież objechać tutaj ten okrąg dwa razy i mogę napisać, że to jest to samo, co e do 4pi razy i. No i to jest ciągle ta sama liczba. To są różne przedstawienia tej samej liczby, jedynki. e do 0 razy i to jest 1, no bo cokolwiek podniesione do potęgi zerowej to jest 1. e do 2pi razy i to też jest 1, bo to oznacza, że objechaliśmy tutaj z tym kątem okrąg dookoła i wróciliśmy z powrotem do tego samego punktu. e do 4pi to też jest 1, czyli na razie nie ma tutaj pozornie nic ciekawego. Mamy różne przedstawienia, ale tej samej liczby. Wszystkie te wyrażenia są sobie równe. No ale ciekawe rzeczy zaczną się, jak użyję tych różnych przedstawień do rozwiązania tego równania. Czyli powiedzmy, że mam takie równanie, że x do trzeciej jest równe 1. To samo równanie mogę zapisać w postaci, że x do trzeciej jest równe e do potęgi 2pi razy i. I to samo równanie mogę zawrzeć w postaci x do 3 jest równe e do potęgi 4pi. Tak naprawdę to jest trzy razy to samo równanie. Bo za każdym razem ta prawa strona jest po prostu równa 1. No ale ja sobie to przygotowałem po to, żeby teraz tutaj sobie dopisać wykładniki, podzielić wykładniki po obu stronach przez 3. W taki naiwny sposób. Po prostu podzielę Wykładniki przez 3. Po każdej stronie z tych trzech równań. I co wtedy dostanę? No, x do 3 razy 1 trzecia, no to po prostu będzie x. Tak to zrobiłem, żeby to tak wychodziło. Za każdym razem x po lewej stronie. No, x do 1 trzeciej, no to, to jest taki pierwiastek arytmetyczny, rzeczywisty, z jedynki, czyli to jest po prostu 1. Tutaj mamy znowu x. 3 razy 1 trzecia to będzie 1. No i tutaj, Wykonam mnożenie tych wykładników. 2pi razy 1 trzecia, czyli 2pi podzielone przez 3, to będzie e do potęgi i razy 2pi trzecich. No a co tutaj dostanę? Tu będę miał x równa się e do potęgi 4pi razy 1 trzecia, czyli będę miał i razy 4pi przez 3. No i teraz ja dostałem tutaj trzy różne liczby, znaczy... Ta liczba nie jest równa 1. Ta liczba nie jest równa 1 ani nie jest równa tej liczbie. I za chwilę się o tym przekonamy, jeżeli jeszcze tego nie widzicie. Więc dostałem trzy różne liczby, więc je ponumeruję. To będzie x1, x2, x3 i to będą trzy różne rozwiązania mojego równania. Zauważmy po pierwsze, że moduły, no jedynka, no to wiadomo, moduł jest równy 1. Ten pierwiastek x2 również ma moduł równy 1, dlatego że tutaj to wyrażenie wykładnicze nie jest mnożone przez nic, czyli jest mnożone przez 1, tak jak tutaj mieliśmy, jedynkę. Tak, czyli moduł x2 jest równy 1, a argument tego rozwiązania x2 jest równy 2pi przez 3. Taki jest tutaj kąt. To rozwiązanie x3 również ma moduł równy 1, no a argument tego rozwiązania x3 jest równy tej liczbie, temu wykładnikowi 4pi przez 3. No i mam trzy rozwiązania. No ktoś może powiedzieć, że nie jest przyzwyczajony do takiej postaci wykładniczej chciałby zobaczyć tę liczbę w postaci część rzeczywista plus i razy część urojona. No to nie ma z tym żadnego problemu. Bardzo szybko to możemy obliczyć. Czyli zobaczmy, jaka będzie postać tak algebraiczna, kanoniczna tego pierwiastka x2. To jest e do i razy 2pi przez 3. No wiemy, że to jest cosinus. 2π3, dodać i razy sinus 2π3. Wzór Eulera, który tu już się w kilku filmach pojawiał. No to musimy teraz ten kąt 2π3 zidentyfikować, jakie są jego funkcje trygonometryczne. 2π3 to znaczy, że to jest kąt pełny podzielony przez 3. Czyli to jest w stopniach to będzie 120 stopni, czyli to będzie jakiś taki kąt. Dwa pi trzecich. No i ta nasza liczba będzie się znajdowała na okręgu jednostkowym. Wszystkie te trzy pierwiastki mają moduł równy 1 Różnią się jedynie argumentem. No więc żeby znaleźć jego część rzeczywistą i urojoną, to musimy znaleźć wartości tych współrzędnych. Jeżeli tutaj jest kąt 2 pi trzecich, to jaki kąt mamy tutaj? No tutaj będziemy mieli kąt pi trzecich, no bo tyle brakuje, do, kąt, do połowy kąta pełnego, do 180 stopni. Czyli mamy taki trójkąt prostokątny, ja może go tu narysuję w powiększeniu z boku, w którym tutaj mamy kąt pi trzecich, no to tutaj mamy kąt pi szóstych, przeciwprostokątna jest równa 1, tu mamy kąt prosty, czyli to jest taki standardowy trójkąt, gdzie mamy 30 stopni, 60 stopni i 90 stopni. No to wiemy, że jeżeli przeciwprostokątna jest równa 1, no to tutaj mamy bok długości 1, 2, a tu mamy bok długości pierwiastek z 3 przez 2, czyli cosinus tego kąta będzie równy 1, 2, no ale tutaj widzimy, że ten cosinus jest ujemny, ta współrzędna jest ujemna tutaj, czyli będzie minus 1, 2, natomiast sinus będzie równy pierwiastek z 3 przez 2, no bo to jest współrzędna y tego punktu, czyli... Nasza liczba zespolona będzie miała taką postać. Cosinus 2 trzecich pi to jest minus 1 druga. Dodać. Sinus jest tak, jak mówiłem, pierwiastek z 3 przez 2. Pierwiastek z 3 przez 2. No i tutaj ta współrzędna jest dodatnia w tym wypadku. Razy i. Czyli napiszę, może i, że x2 to jest równe tyle. No i analogicznie możemy obliczyć x3 e do i razy 4pi przez 3 to się równa cosinus 4pi przez 3 dodać i razy sinus 4pi przez 3 no i 4pi 3 to jest 240 stopni czyli to będzie taki kąt no i tutaj widzimy, że współrzędna X jest dokładnie taka sama, a współrzędna Y ma przeciwną wartość, czyli to będzie minus 1 druga znowu, i tym razem odjąć pierwiastek z 3 przez 2. W tym wypadku obie współrzędne są ujemne. Zarówno część rzeczywista jest ujemna, jak i część urojona jest ujemna razy I, oczywiście. Czyli to jest wzór na To jest wzór na X3, taka jest postać. Algebraiczna, czy też kanoniczna, tej liczby zespolonej. No i tyle. Obliczyłem trzy pierwiastki. No ale możecie się teraz zastanawiać, czemu tutaj nie pociągnąłem dalej tematu. Czemu nie dopisałem na przykład, że to jest to samo, co e do potęgi 6pi razy i. Czemu tak nie zrobiłem? Czy, czy, wtedy nie, czy w ten sposób nie znalazłbym czwartego pierwiastka, czwartego rozwiązania tego równania? No, jest to bardzo słuszne pytanie, jeżeli wam się nasunęło, no to bardzo dobrze. No, zastanówmy się, co by wtedy było, gdybym wziął takie przedstawienie, wtedy bym napisał, że x do trzeciej jest równe E do 6Pi razy i. Jakbym tutaj dopisał jedną trzecią, no to bym miał, że x równa się 6pi podzielić przez 3, to jest E do potęgi 2pi. Razy i. A e do 2pi to jest po prostu 1. Czyli dostałbym z powrotem to samo rozwiązanie, które już miałem wcześniej, czyli x1. Tak samo jakbym napisał e do 8pi, to bym dostał to samo rozwiązanie, które oznaczyłem jako x2. I tak dalej. Czyli kolejne tutaj zwiększanie tych wykładników nie prowadzi do znajdowania. Kolejnych rozwiązań, tylko po prostu powtarzają się te same, które już mamy. Czyli takie równanie, że x do trzeciej jest ono na jakiejś liczbie, ono ma trzy rozwiązania zespolone, zawsze. No i one się układają na takim okręgu, zawsze to tak jest, gdzie moduł wszystkich tych trzech liczb jest taki sam. No i jeżeli to jest piasek trzeciego stopnia, no, on, no to one są tak równomiernie rozłożone co 120 stopni. Gdybyśmy mieli piasek czwartego stopnia, no to byśmy mieli taki krzyżyk. Gdyby to były pierwiastki czwartego stopnia z jedynki, to one by były równe po prostu 1 i minus 1 i minus i. Pierwiastków piątego stopnia byśmy mieli 5, pierwiastków szóstego stopnia byśmy mieli 6 i tak dalej. I te pierwiastki zawsze są rozłożone na okręgu w taki sposób równomierny, że kąt między dwoma kolejnymi pierwiastkami jest równy dokładnie 2pi podzielone przez stopień tego pierwiastka. W tym wypadku mamy 2pi podzielone przez 3. No i w ten sposób możemy znaleźć pierwiastki z dowolnej liczby zespolonej, niekoniecznie z jedynki. Po prostu jakbyśmy liczyli pierwiastki z innych liczb zespolonych, to tutaj byśmy mieli inny moduł i musielibyśmy wtedy jeszcze wyciągnąć pierwiastek taki arytmetyczny, dodatni z modułu tej liczby, no a argument dzielić tak jak tutaj robiliśmy to w tym przykładzie.